Okej, jestem z powrotem. Niestety gra mi się zbuntowała, wywaliła, brutalny crash w ogóle. Więc Marek, jak możesz, jeszcze raz opowiedz o tym macie. Dobra, to będzie Ursus C360 na podstawie takiego, co mój ma wujek, czyli taki Ursus z turem, bez wspomagania, bez niczego. Taki Ursus z turem bez żadnej wymiany narzędzia. Tylko będą widły do obelek i to koniec jedynie. Skromnie, jak na początek, ale od czego trzeba zacząć? Kurde, mam stówę. A chuśka gdzie wcięło? Czy byś nie chciał przyjechać mi po tego? Nie mogę w tym momencie, bo podpinam pługi i przyjadę na pole. Jedynie to, co tam wam przyczepę podstawiłem zapasowo, żebyście nie musieli tak jeździć co chwilę. Nie musicie dziękować, proszę bardzo. Husiek i jego niesamowite pomysły. Ale nie, ale pomysły Huśka są z paczką. Nie mógłbym zatankować, bo strasznie dużo żre ten Zetor, co jest fajne. A nie tak jak na tych oryginalnych maszynach możesz przejechać paręnaście razy po mapie. No hopie, to pole koło sklepu nie jest wcale takie małe, a je zakultywowałem, zasiałem, teraz zaorałem połowę tego dużego pola tutaj, orze to drugie pole teraz i ubyła mi jakaś może 1/6. Także... No to widzisz, a ja już ten... Co to było? Co to było? Ten traktor nawet wstecznie jest szybki. Kurde, Ferrari. A w ogóle, ty Husiek, jesteś posiadaczem osobistym tych traktorów. Powiedz mi, jak to wygląda ze wstecznym, bo w przypadku John Deere'ów, tych nowszych akurat, gdzieś czytałem, że wsteczny jest tak samo szybki, jak do przodu się jedzie. Jak to wygląda? Tak, to prawda. Przykładnie są teraz takie nowoczesne. Nawet jest coś takiego jak rewers teraz w tych nowych ciągnikach. To znaczy, że jedziesz sobie, jedziesz sobie do przodu i masz potrzebę zmiany jazdy do tyłu, to oczywiście musisz się zatrzymać. I bez sprzęgła po prostu przełączasz rewers do tyłu i jedziesz do tyłu. To jest dobre ułatwienie właśnie. Fajne. Niekiedy jak musisz manewrować, to naprawdę to jest masakra. Bo pamiętam, jak SF14 jakoś na początku wyszedł, nie? I tak grałem i kurde, te traktory cofały tak samo szybko, jak jechały do przodu. I ja taki zdziwiony z deczka i piszę do kierownika produkcji: no chłopie, co wyście zrobili z tym cofaniem, nie? A on mi pokazuje właśnie takie tabelki, tam z John Deere'a przykładowo, chyba tak, to był John Deere, i mówi: masz, patrz, tu jest tak, że na wstecznym będzie tak samo szybko jak do przodu. I takiego z deczka zdziwiony byłem, ale mówię: jak tak, to tak. A w LS-ie i tak jest, że wsteczny jest dużo wolniejszy. Ej, przepraszam, że ci przerwę. Mógłby tutaj któryś chłopak do mnie podbiec i wsiąść do mojego Zetora oprócz Rafała, bo ty jesteś tutaj niepożądany. Ja ci Rafał dam! Poleciał pierwszy? Spam, jak się... O, Marek, co tam się dzieje? Spamy trąbieniem. Tak. Zaspamujemy to wszystko. Może do mnie przyjść tutaj? No. Słyszysz, bo nie mogę zatankować czegoś. Odstoję pod dystrybutorem, podjedź tutaj. Z tej strony, z każdej strony próbowałem podjechać i nic z tego. Czekaj, pokaż. Czekaj, ja chyba już wiem. Byli z tego Zetora. Ja, no tak, wszyscy poszli z Zetora, ogląda się, ja to co? No tobie nie wolno. Ja ci dam! Niepotrzebnie tego trzeba będzie edytować, bo nie wykrywa w ogóle zbiornika. Mhm, będziesz musiał ten Marek trochę go tutaj podszlifować. Nie, to jedną linijkę tam zmienić. A nie, słuchajcie. Dajcie dojść do głosu Markowi. Dobra, słuchajcie. Trigger jest ustawiony tak, jak powinien być.
Jo, jest to poprawnie ustawiony. Wróci ten traktor, może nie ma ustawione w XLM. Już sam nie wiem, czy dobrze mówię. XML. O, no, no, no. Czy ma ustawione takie coś jak ten. No, nie wiem, jak to się nazwało. No, ale w każdym razie atrybut odpowiadający za tankowanie. No. Mam rozum, jeśli dobrze rozumiem. No ciężko powiedzieć, ale mi się wydaje, że ktoś nie wydałby traktora, którego nie da się tankować. Miałem taką 30, ona jej w górę. No ja też miałem właśnie taką. I w Giantsie się to edytowało i... No niestety. Będę musiał jeszcze zrobić porę trochę i koniec. Poczekaj, Marek, nie, poczekaj! Nie, panie, biegnę. No i ten troszeczkę się uszkodził. Ej, tu jest damage mod? Nie. O, to dobrze. To miałem prawda, na singlu, ale wywaliłem, bo stwierdziłem, że jest ciulowy. Na, no i to jak? Na tą mapę zwłaszcza. Kurczę, czwóreczkę. Kurde, ten John Deere jest troszeczkę słaby. Bo? Tak, bo ten. No. Z górki go ściąga. A to skargi do mata. Da się przyzwyczaić. Mi tam nie przeszkadza. Ja ci tutaj, Rafał, widzę, nie będę teraz pomagał. Bo nie ma tutaj pracy za dużo, ale wezmę przyczepy do zetora swojego. O kurde, kolega pisze. Ja miałem spam na GG, jak mnie wywaliło. Kurde, ja będę musiał... Zawsze wszyscy się odzywają, jak ktoś coś nagrywa. No. Ja będę musiał chyba wbić na razie na innego TS-a, bo kolega ma sprawę. To nie może ten... poczekać, zaraz kończymy. No, ja mam 0 hajsu na koncie i nie mogę mu wysłać SMS-a. A bramka SMS mi w ogóle nie działa. To, że to jest pilna sprawa, bo mi tu napisał na fonie, to wiesz. No bo my zaraz kończymy, to nie wiem, czy jak chcesz, to już się pożegnaj, czy zdążysz wrócić, nie wiem. Zdążę, bo to chwilę potrwa. No minutę. To raz, dwa. O kurde, ale moja lampa. Nawet to za dwóch. Nie wiem, co ty tam mat ściągasz. Nic. Ale bój się Boga. Skoro ja widzę tutaj, jak mi ciągnik lewituje. Ja się boję nawet. Jak to ciągnik lewituje? No normalnie lewituje ciągnik. I teraz mam znowu ten sam problem, co wcześniej. Z tym. Z kombajnem i z wałkiem tym na 20 metrów. Ale to jest zarąbiste, tak, człowieku. To nie ma co się śmiać, to są poważne sprawy. Ważne problemy. Trudne sprawy. User joined your channel. Już załatwiłeś wszystko? Jo. Jo, szybko. To się nazywa ekspresowe tempo. Chyba jednak ta sprawa nie była tak ważna. Bo ja jeszcze u kolegi muszę na dedyku coś porobić, bo tam jest pełno, bo trzeba skosić pole i tych pól jest sporo. Dedyka sobie załatwił? Kolegę załatwił dla całej ekipy. Kurde. U kilku kolegów gram, u trzech. Drogi interes utrzymania takiego dedyka? Nie wiem. Boże, ja nie kupowałem. Ja nie Byś wiem. Musiał iść do kolesia. Do tego kolegi i byś się spytał, co i jak. Bym ci później podał po odcinku IPTS-a. Znaczy, nie planuję, tak? Tylko tak z ciekawości się spytałem, bo serwer Mata raczej wystarcza. Ja mam naprawdę duży problem z internetem czy z czymś, bo kurde, takie ściny. Może ci net siada. U mnie w każdym razie jest w miarę okej. Okay. Nie, u mnie net. Rzadko kiedy siada. To raczej nie wieczorem, tak gdzieś w południe zazwyczaj. Dobra, po 11 już, kurde. Ile tu ciśniemy w to już? Ty ten już odcinek trwa, bo nie wiem. Odcinek trwa 22 minuty około. O Boże. Zaraz kończymy. Resztę już poza odcinkiem ogarniemy. No i widzowie.
zadawajcie pytania, co mamy siać. Tylko nie ziemniaki! Nie, nie! Znowu będą ziemniaki! Czy ja jako, że oglądam tam raz na jakiś czas swój odcinek, to też się mogę za widza uznawać? Kurde, ciężka sprawa. A ty masz w ogóle konto na YouTube, człowieku? Tak, posiadam. To musisz mi linka podać, bo wiesz, grali ze mną, nie? Jest Mat, link do kanału Mata, jest Husiek i nie ma kanału do linku do kanału Huśka. Ale to wiesz, to ja znaczy, ci zarazam też mój kanał. No, to tam kanały znajdziecie w opisie filmu. Jak coś. Aha, widzowie Rafała, słuchajcie, ja nagrywam szczególnie z LF-a i z Minecrafta i z Reala. I może GTA coś się tam. Co to za reklama kanału? Ja ci dam. Ja ci dam. Nie bij mi kablem od pilota. Proszę. Od czego? Nie zbierzcie się. Ej, bo ja nie ogarniam naprawdę, co się teraz tu dzieje. Co tam znowu za problemy masz? Boże, jak ja żałuję, że nie mam programu do nagrywania. Wiesz, to by było epickie teraz. Ej, nie ale jest. Ten, ja ci mogę załatwić, bo to by fajne było do tego. Dać poza odcinkiem perspektywa Huśka. I to takie zarąbiste sceny. Chcesz, to ci załatwię. W Zetorze. Ale nie, niekoniecznie w Zetorze, bo może dać kamerę na zewnątrz, jak już tak tego pilnuję. W środku jest lepiej. Widzowie, drodzy, przekonajcie Huśka, żeby pokazał coś w środku. Mi się przypomniała ta reklama czekolady. Pokaż w środku, co masz w środku. Nie, reklamy niektóre to są poryte. Albo na przykład jest reklama z Pumisanu, nie? I jest gościu i nagle rośnie jak balon. Nie wiem, czy któryś z was to widział. No, widziałem. Ja tego nie widziałem. Weź sobie wpisz w Google reklama z Pumisanu. To się za głowę złapiesz. Mam pytanie. Kto teraz orze? Słucham. Ja. Ej, słuchajcie. Aha. Jest taki napój energetyczny jak kruchacz. No właśnie słyszałem o tym. U DJ-a pala Sajda? Nie, DJ jest... Ten. Oglądałem jego ten, Behind the Channel, jak mi talent manager jeszcze pokazywała, jak do Divi Move'a dołączałem. A tak to nie oglądam go jakoś. On dobra, Lola nagrywa, nie? Jo, Lola gra. Jedź na farmę, ja już dokończę. Dobra. Dobra, to w takim razie, skoro ja zmykam na farmę, to by było na tyle. Dzięki chłopaki za grę. Dzięki za miłe umilenie odcinka. Miłe umilenie, what? Nieważne. Nieważne. Ja się tej gry boję, naprawdę. Nie wiecie, co tu się dzieje. Mat orze, no nie? I ma z przodu obciążnik i pługi z tyłu. Ja zamiast ciągnika z obciążnikiem i z pługami, to widzę z przodu obciążnik i zaraz za obciążnikiem pługi. Jest obciążnikiem. Nie wiem, boję się naprawdę. Dobra, cześć. Na razie. No, na razie, trzymajcie się. Jak to nie będzie? Czemu nie będzie? Chyba, że teraz nagrasz i wrzucisz.